Zacznijmy od premiera Millera, Aleksandry Jakubowskiej. Potem mieliśmy katastrofę kasy, potem mieliśmy straszną katastrofę smoleńską, potem mieliśmy liczne wypadki za czasów Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda, wypadek w Izraelu, a wcześniej jeszcze mieliśmy narażenie na niebezpieczeństwo prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, które też było winą naszych borowców. I tak dalej, i tak dalej. Niech mi Państwo powiedzą, czy jest w Europie taki kraj, gdzie tylu najważniejszych dostojników, funkcjonariuszy państwowych, najwyższych, było narażonych na niebezpieczeństwo? Czy jest taki kraj? Bo ja nie znam takiego kraju i naprawdę jest coś w tym przerażającego, bo to nie ma barwy partyjnej, tylko jest to nasza brawura pod hasłem zmieścisz się śmiało, głupota, brak profesjonalizmu, niekompetencja, coś przerażającego i chciałby się powiedzieć naszym drogim borowcom i żandarmerii wojskowej tak, jeżeli jesteście pierdołami, to po prostu nie szarżujcie. Rzadko cytuję tabloidy, ale dzisiaj jest takie hasło w fakcie skończcie z amatorszczyzną, bo się pozabijacie. I faktycznie, po prostu się pozabijacie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.